O północy z 23 na 24 października 2019 roku zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do edycji kieleckiego budżetu obywatelskiego na rok 2020. Głosować można było na duże i małe zadania inwestycyjne oraz nowość zadania nieinwestycyjne. W sumie było to 86 projektów. W siedzibie ratusza przy ulicy Strycharskiej 6 w obecności władz miasta, członków Komisji do Spraw Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego oraz przedstawicieli mediów otwarto urny z kartami do głosowania. Oddanie głosu na papierowej karcie, wrzucenie jej do urny lub wysłanie pocztą jako jedna z form głosowania było możliwe w tym roku po raz ostatni. Największą popularnością cieszyło się głosowanie drogą internetową, z czego skorzystało ponad 27 tysięcy osób. Od kolejnej edycji będzie to jedyna forma głosowania. Nie możemy jeszcze podać końcowych wyników. Pierwsze to, że za nami urny, które powodują, że są dodatkowo głosy, które złożone są w formie papierowej, które należy wprowadzić do systemu internetowego. Natomiast drugi element, to niestety wystąpiły takie przypadki, które spowodowały, że musieliśmy wystąpić o ewentualne wykorzystanie danych osobowych, bowiem dzwonili mieszkańcy, pisali do nas maile o tym, że chcieli zagłosować, po czym okazywało się, że już zostały oddane głosy, w wyniku czego wiadomym było, że głos został wykorzystany w sposób nieuczciwy. To jeden z przykładów, ale takich przykładów jest więcej, w wyniku czego musieliśmy zdecydować o tym, że dzisiaj nie podajemy tej liczby dokładnej osób, które głosowały i które prawidłowo oddały te głosy i jak one się kształtują, jeżeli chodzi o poszczególne projekty. Kwestię ewentualnego wykorzystania danych miasto zgłosiło do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Staramy się i pracownicy zdecydowali się na to, że będą pracować również i w sobotę i w niedzielę, tak abyśmy w poniedziałek mogli ogłosić. Jednakże mamy w regulaminie zapis, który mówi nam o tym, że od dnia dzisiejszego mamy 7 dni, także ten czas na pewno nam w 100% wystarczy na to, żeby podać publicznie wszystkie te informacje, ale nie mogę zapewnić dzisiaj, że to na pewno będzie w poniedziałek. Zmiany, jakie wprowadzono w tym roku do regulaminu budżetu obywatelskiego, były podczas realizacji procesu głosowania analizowane, tak aby wychwycić ewentualne słabe punkty. Z tych uwag, które do nas wpłynęły w trakcie procedury tegorocznego budżetu obywatelskiego, będziemy musieli dopracować proces odwoławczy. Musimy wnioskodawcom, których wnioski się nie zakwalifikowały, podać bardzo precyzyjną informację, jakie popełnili błędy przy zgłaszaniu projektu, tak żeby w przyszłym roku mogli skorygować swoje wnioski i już z sukcesem zgłosić je do budżetu obywatelskiego. Oczywiście ogromnym wyzwaniem przed miastem, ale także przed samymi wnioskodawcami jest realizacja projektów miękkich. Musimy znaleźć złoty środek, żeby zapewnić prawidłowe finansowanie tych projektów, a jednocześnie nie zgasić tego aktywnego ducha wnioskodawców, żeby te projekty faktycznie były lokalne i służyły temu, z jakich powodów zostały zgłoszone. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Budżet Obywatelski Idea Kielce pod adresem www.bo.kielce.eu.